Możemy wam zadać kilka pytań. Ja się odsunę, a wy powiecie, jak wam się podoba. Trzeba wciągnąć brzuch? Oczywiście. Nie, dobra. Generalnie przyjechało tyle ludzi, że w ogóle jestem w szoku, że nas tyle tutaj jest projektantów w Polsce. Chyba nie ma lepszego wydarzenia teraz już w Polsce, więc bardzo się cieszę, że tu jestem. Zakres tutaj prelekcji był niesamowity. Przede wszystkim dużo merytorycznej wiedzy, no Ada Zielińska i jej wykład. Mnóstwo wiedzy zarówno dla doświadczonego projektanta, jak i dla młodych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z projektowaniem. Jak zwykle bardzo się podoba. Pomimo, że jesteśmy już wiele lat w branży, jesteśmy już kilkanaście lat po studiach, to mimo wszystko zawsze coś nowego jeszcze usłyszymy. No i cieszy nas to, że bardzo dużo młodych ludzi się pojawia, więc cały czas widać, że to jednak jest branża, która się rozwija. Jest to mój któryś GraphConf, więc jestem właściwie co roku dla ludzi, głównie dla ludzi, dla klimatu, dlatego żeby się spotkać, porozmawiać, poznać nowych kolegów, koleżanki. Ja jestem pierwszy raz, bardzo mi się podoba, mnóstwo ludzi, mnóstwo inspiracji, na pewno stąd wyjadę z taką energią do działania i mega, jestem mega zadowolona, każdemu będę polecać. Było bardzo super. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Mieliśmy okazję z dziewczynami trochę postać przy stanowisku, posłuchać na całe szczęście też kilku wykładów. No i tutaj z konsultacji CV z bardzo ciekawymi osobami, artystycznie uzdolnionymi, więc no ja daję dychę. Jak się podoba? Super. Miałem okazję z Zielonej Góry przyjechać na pierwszy GraphConf. Poznaliśmy jakieś fajne osoby na tej pierwszej konferencji i dzisiaj na przykład na tej już się spotykamy. Myślę, że jest naprawdę to wyjątkowa konferencja, moja pierwsza, na pewno nie ostatnia. Co przede wszystkim cenię w tej konferencji, to ludzi i nowe znajomości i darmową wodę. Jechałyśmy tutaj z Katowic, proszę Państwa, od godziny 1:30, przejechałyśmy o 6:45 i ja chciałam się pochwalić tym naszym wspólnym tutaj sukcesem i poświęceniem, ale uważam, że było warto przyjechać i się bardzo dobrze tutaj bawię. Co mi się najbardziej podoba, chyba to, że czuć tutaj jakąś taką społeczność i też wydaje mi się pewną wymianę pokoleń. GraphConf mi się bardzo podoba, od lat lubię tu przyjeżdżać. W ogóle ten klimat, który macie w Toruniu, znaczy który tu jest w Toruniu, bo wy oglądający nie macie. Ta kameralna scena w ogóle jest mega, mega klimatyczna. Nie ma takiego drugiego wydarzenia, więc w sumie nie ma z kim konkurować, także mogliby to wszystko Ola z Hubertem robić byle jak, ale robią to na najwyższym poziomie, więc ja jestem mega pod wrażeniem. Jeśli jeszcze nigdy nie byliście, no to musicie to koniecznie przyjechać, bo to po prostu jest miejsce, które na mapie każdego projektanta powinno być zaznaczone jako właśnie to wydarzenie, gdzie trzeba być co roku. Więc cieszę się, że wróciło po przerwie długiej. Musicie mi przerwać, bo tak będę mówił bardzo długo. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Torunia na kolejny GraphConf.